Baranku Boży, który gładzisz świata grzech, zmiłuj się nad nami. Serdecznie pozdrawiam Was wszystkich biblijnym hasłem dnia dzisiejszego, które zapisane jest w Ewangelii Jana w 7 rozdziale, wierszu 37, gdzie tak jest napisane. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. I tak oto, drodzy, poprzez ten dzisiejszy fragment wersetu z Ewangelii Jana znajdujemy się z Jezusem na ulicach Jerozolimy wśród hałaśliwego tłumu obchodzącego radośnie święto namiotów. Relacja Jana skupia się na ostatnim, jednocześnie najważniejszym dniu tych świąt. Jan wyróżnia ten dzień ostatni nie tylko, iż żywo go pamięta, lecz ze względu na znaczenie rytuałów z nim związanych, a które mają odniesienie do słów Jezusa przed chwilą zacytowanych. To żydowskie święto Sukkot, zwane świętem namiotów lub świętem szałasów, jest wypełnieniem nakazu, o którym czytamy w trzeciej księdze Mojżeszowej. Będziecie mieszkać w szałasach przez 7 dni. Wszyscy krajowcy w Izraelu mieszkać będą w szałasach, aby wiedziały wasze przyszłe pokolenia, że w szałasach kazałem mieszkać synom izraelskim, gdyż wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. I drodzy, ten ostatni dzień świąt był szczególnie ważny, gdyż był ostatnim dniem żydowskiego roku kościelnego i był nazwany ostatnim dobrym dniem, albo też był nazwanym uświęconym zakończeniem roku. I ta postawa Jezusa, ona współgra z tą hałaśliwą, radosną atmosferą tego dnia, gdyż jak czytamy, Jezus stanął i głośno zawołał. Zauważmy, że tego dnia nie był takim, jak go znamy, takim opanowanym, łagodnym nauczycielem, zwykle nauczającym w pozycji siedzącej. Dziś był w tym fragmencie tekstu prawie trybunem publicznym, głośno krzyczącym do uszu licznego, hałaśliwego tłumu. I on krzyczy: jeśli kto pragnie. I ma tu na myśli odniesienie do duchowego pragnienia. Chce obudzić pragnienie duchowego zaspokojenia, nawet gdy on sam zaspokaja to pragnienie. Na innym miejscu w Ewangelii Jana czytamy: ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. A więc słowa Jezusa nawiązują tutaj do tradycji, wedle której przez 7 dni świąt Sukkot każdego ranka w porze składania ofiar duchowy przewodnik podchodzi ze złotym dzbanem do fontanny Siloch, napełnia go wodą i z towarzyszeniem licznego rozśpiewanego tłumu przy dźwięku trąb przynosi do ołtarza ofiarnego wodę, gdzie przelewa zawartość do 2 perforowanych, płaskich butli z dziurkami. Już w księdze proroka Izajasza słyszymy zachętę: i będziecie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. I tutaj musimy wskazać na pewien fakt, że mianowicie ten rytuał jest upamiętnieniem miejsca Meriba. To miejsce wymienione jest w drugiej księdze Mojżeszowej, gdzie wytrysła ze skały woda, by ugasić pragnienie ludu izraelskiego szemrającego wówczas na pustyni. Ta starotestamentowa woda, którą Jezus ma na myśli, jest synonimem życia poprzez słowo. Mianowicie to przyjście, zaczerpnięcie tej wody oznacza uwierzenie słowom Jezusa. I to Jego wezwanie jest pełne skutecznej mocy. Bo każdy, kto przychodzi i kosztuje, oznacza poruszonego przez słowo. Każdy, kto przychodzi i kosztuje, oznacza poruszonego przez te słowo.
A więc, kto raz zaczerpnął, czyli przyjął do serca Boże Słowo, już nigdy pragnąć nie będzie. I Jezus zapewnia nas. Ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. I z tymi słowy, z tymi myślami pozostawiam was na ten dzień dzisiejszy z życzeniami Bożego błogosławieństwa. Zostańcie z Bogiem i do usłyszenia, do zobaczenia.